Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Moi drodzy, na niskich tierach jest kilka takich okrętów, które dają niesamowity fun. Nie tylko okręty premium, również z drzewka. Moim ulubionym drzewkowym okrętem na poziomie czwartym jest Clemson. Bardzo go sobie cenię za to, z jakiej ilości dział może strzelać na jedną burtę, bo może na jedną burtę strzelać z 6 dział. Co prawda są to działa tylko 102 mm, ale myślę, że spokojnie sobie radzą z przeciwnikiem, zwłaszcza jeżeli używamy na nich zapalnika bezwładnościowego. Innym okrętem, ale już premium, jest ten oto pancernik właśnie poziomu czwartego, Ishizuchi. Ale jeszcze jest jeden fajny krążownik, który ja bardzo lubię, i to jest Yubari. Yubari to jest najcelniejszy chyba krążownik, jaki w ogóle jest w World of Warships. On tam ma rozrzut bodajże chyba 76 metrów, a zasięg dział 12,8. I do tego jako jedyna czwórka ma rozbicie przeciwlotnicze. I te samoloty naprawdę, słuchajcie, jeżeli was atakują, to spadają. Wiecie teraz, że ostatnio jest naprawdę mega wysyp lotniskowców w bitwach na niskich poziomach. Bardzo często są bitwy, gdzie w jednej bitwie są dwa lotniskowce. Taką bitwę mamy tutaj. Autorem dzisiejszej powtórki jest Vito74M i zobaczymy sobie, jak wygląda to Ishizuchi. Powiem wam szczerze, ja tym okrętem grywam głównie używając pocisków odłamkowo burzących, bo mimo że to jest pancernik, nim można grać tak jak wysokotierowym krążownikiem japońskim. On po prostu ma fantastyczną podpałkę, ma mega dużą alfę na obekach jak na ten poziom i zadaje niesamowite obrażenia, i czasami po prostu nie ma sensu przełączać na pociski przeciwpancerne. Oczywiście można i można wbijać cytadele w krążowniki, żebyście sobie nie myśleli, że pepeki są tutaj jakby beznadziejne, natomiast generalnie no, strzelanie z obeków tym okrętem to jest sama przyjemność i mam nadzieję, że się w tej bitwie o tym przekonacie. Jest to naprawdę bardzo przyjemna jednostka, te obrażenia, które tutaj wpadają, zobaczcie, tu trafił tylko jeden pocisk i od razu mamy pożar i 1700 obrażeń. Wyobraźcie sobie, gdyby tych pocisków trafiło na przykład 5, tak? A dział mamy tutaj 10, więc no, potencjał tego okrętu jest naprawdę niesamowity. Taranto się zatrzymuje, myślę, że dostanie coś z tej salwy. No oczywiście to jest czwórka, więc tutaj nie ma co liczyć na nie wiadomo jakie skupienie tych pocisków. On tutaj na tych większych dystansach, jest zasięg 15-3 km, wystarczający jak na te tiery. On tutaj naprawdę radzi sobie świetnie i powiem wam szczerze, że robienie tym okrętem w bitwach 100 tysięcy obrażeń naprawdę nie stanowi problemu. To nie znaczy oczywiście, że w każdej bitwie będziecie robili 100 tysięcy obrażeń, ponieważ to też zależy od tego, jaki dostaniecie team, tak? Trzeba pamiętać o tym, że Ishizuchi nie ma dobrej obrony przeciwlotniczej. W zasadzie to praktycznie nie ma jej wcale, można powiedzieć. No to jest po prostu taki typ okrętu, no ale jest wiele takich okrętów na czwórkach i spokojnie można sobie tym okrętem radzić. Próbuje się na nas zaczaić na bliskim dystansie Izjasław. Będzie trzeba na niego uważać. On ma sporą ilość torped i to też jest faniasty okręt do potyczek na takim małym, powiedzmy sobie, dystansie. No ale cały czas go widzimy. Mamy wsparcie z dywizjonu, z lotniskowca. On tutaj nas nie zaskoczy. Teraz prawdopodobnie postawił zasłonę dymną lub te samoloty nasze odleciały. Na ten niszczyciel trzeba będzie, słuchajcie, uważać, ponieważ no, jest naprawdę blisko i może nam zrobić krzywdę. Przeładowanie dział na Ishizuchi jest również całkiem spoko, jak na pancernik. Zobaczcie, to nie jest 30 sekund, to jest 20 kilka sekund. Teraz jeszcze strzela do niego nasza artyleria dodatkowa, no i za chwilę się przekonacie, jaki wygar z obeków ma ten okręt. Tutaj ma Izjasław uszkodzony silnik, i teraz
będziemy mogli zobaczyć 4 hity. No i zobaczcie, tu dostał jeszcze torpedę z Langleya, no ale, ale myślę, że naprawdę gdyby nie to, no to w, tak czy siak w kolejnej salwie ten okręt zakończyłby bitwę. No i stało się to, co mówiłem, tu trzeba na tą jednostkę uważać, mamy teraz uszkodzony niestety silnik, nie mamy erki, mamy do tego pożar, ale już została uruchomiona naprawka i będziemy mogli strzelać do kolejnych przeciwników. Teraz salwa do konkurencyjnego Ishizuchi, zobaczcie, kolejny pożar, to jest to, o czym mówiłem, ten okręt naprawdę to jest taki przerośnięty krążownik wysokotierowy na poziomie 4. Naprawdę, jeżeli lubicie pancerniki, nie wiem, brytyjskie chociażby, no to, to myślę, że ten okręt na niskich poziomach będzie wam pasował. Ja lubię od czasu do czasu wpaść na właśnie 4 tiery, niżej to już szczerze nie za bardzo. Teraz mamy w ostatnim czasie do wypożyczenia na 10 dni za kodzik Mikasę. Jak ktoś nie wie, jaki to kodzik, to można go znaleźć u mnie na Discordzie, tam na pewno wam inni użytkownicy Discorda powiedzą, jaki to jest kod. Dostajemy go na 10 dni do 23 grudnia i można sobie zobaczyć, jak radzi sobie pancernik poziomu 2. To jest jedyny z tego, co kojarzę, pancernik na 2 poziomie. Zobaczcie, piękna salwa, ponad 5000 obrażeń, do tego jeszcze pożar, także wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Ja Ishizuchi uwielbiam, tak samo jak uwielbiam Yubari. Oczywiście grając Yubari trzeba bardzo ostrożnie grać, trzeba uważać na pancerniki, on ma bardzo wysoko cytadel, jest bardzo wrażliwy na ostrzał pancerników. Jeżeli chcemy używać torped, to niestety te wyrzutnie są tak ustawione, że trzeba pokazać przeciwnikowi całą burtę. Dlatego taktyka taka, zwłaszcza w początkowej fazie bitwy, jaką stosujemy na przykład w Atlancie, jest dla Yubari jak najbardziej wskazana. No i co? No i myślę, że na temat samego okrętu już tutaj wam więcej mówił nie będę. Zobaczcie, kolejny jeden pocisk trafia przeciwnika znowu z pożarem. Tych pożarów, jak widzicie, jest już 5. Ten Ishizuchi cały czas płonie. No i teraz będziemy się z radziecką jednostką, czyli z Gangutem, tu pojedynkować. Musicie pamiętać jeszcze jedną rzecz. Powiedziałem, że Ishizuchi jest podobny do wysokopoziomowych krążowników, jeżeli chodzi o podpałkę i tak dalej. W tym aspekcie również jest podobny, jeżeli chodzi o pancerz. Niestety, jeżeli się niewłaściwie ustawicie, będziecie zbierali solidne buły od pancerników. Jest bardzo wrażliwy na ostrzał z pocisków przeciwpancernych i myślę, że w tej salwie, którą przed chwilą widzieliście od Ganguta, było to widoczne. W sumie tam polosowało mu za 7000 obrażeń. Także tego naprawdę trzeba pilnować, aby nie ustawiać się do wysokokalibrowych dział. Nawet jak ten kąt zrobicie lekki, to i tak będzie w was wchodzić. Najlepiej ustawiać się tak pod kątem 30 stopni dziobem i wtedy, jeżeli gdzieś tam będzie nam próbował ktoś strzelić po burcie, no to będziecie tym pancerzem burtowym odbijali. Nie liczyłbym za bardzo na odbijanie pancerzem dziobowym. No tutaj ten pancerz jest, powiedzmy sobie, delikatnie niedoskonały. No zobaczmy teraz, jak przyjmie Swietłana. Myślę, że ta salwa będzie dość celna. To jest 9 km, skupienie pocisków dosyć dobre. 1700 obrażeń, awaria silnika, 2 jakieś krytyczne uszkodzenia, do tego jeszcze pożar. Sami w tej chwili złapaliśmy pożar, poszła erka, za 13 sekund będzie jeszcze regeneracja HP, no i za chwileczkę kolejna salwa do Swietłany, również salwa poszła z obeków, ale już widzicie, za chwilę będziemy mieli możliwość strzelenia z pocisków przeciwpancernych. Jeżeli ta Swietłana nie zmieni swojego kąta ustawienia względem nas, to będziemy się mogli przekonać, jakie szkody będziemy w stanie zrobić z pocisków przeciwpancernych. Następna salwa oczywiście już będzie z obeków. No również całkiem nieźle siadło, no tutaj nie było dobrego kąta, żeby się wstrzelić w cytadelę. 2000 HP zostało, ma rozwalony silnik. Myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie prawdopodobnie jednej salwy i tą Swietłanę będziemy
żegnali. Teraz poszła R-ka w celu naprawy silnika. Jeżeli tutaj trafimy dobrze, skutecznie, to będzie po tym okręcie. R-ka już poszła na naprawę silnika. No i pożar dokończył dzieła. Teraz będziemy się mogli na spokojnie zająć Gangutem. Tam cały czas St. Louis trzeciotierowy do nas strzela. No, strzela z niewielkiej ilości dział, z tego co zdążyłem zaobserwować. Mógłby strzelać z większej ilości. On tam ma tych dział naprawdę mnóstwo. No a my cały czas sukcesywnie robimy, co do nas należy. Teraz salwa kolejna od St. Louis. No ale na szczęście dla nas bez pożaru. I za chwileczkę będziemy prawdopodobnie tego Ganguta gonić. Jak na pancernik czwartego poziomu Ishizuchi nie jest jakimś mega wolnym, tak jak na przykład amerykańskie pancerniki. Tutaj możemy się spokojnie z tą przyzwoitą prędkością przemieszczać. Z tego co pamiętam, to tu mamy chyba działa o kalibrze 305 mm. O zasięgu tych dział wam już mówiłem, jest w zupełności wystarczający, nawet jeżeli gracie na piątki. No i trzeba mieć świadomość jeszcze jednej rzeczy. Jeżeli gramy czwórką, to rzuca nas maksymalnie na piątki, czyli będziemy się konfrontowali z trójkami, czwórkami i piątkami. Jeżeli wylosuje nam trójki, no to automatycznie maksymalny tier to będzie tier czwarty, także zobaczcie, jakie teraz buły od Ganguta dostaliśmy. To jest to, o czym mówiłem. Naprawdę tym okrętem trzeba uważać, bo powiem wam szczerze, konfrontacja z pancernikiem boli, więc jak widzicie, to nie jest jednostka bez wad, ale ma swoje zalety, które są w tej bitwie oczywiście widoczne, więc jeżeli będziecie mieli jakieś luźne dublony, gdzieś tam wygracie w jakimś evencie i lubicie sobie na niskich tierach pograć, myślę, że jest to jednostka jak najbardziej ciekawa, którą można sobie spokojnie tutaj ograć na tych niskich poziomach. Raczej będzie sprawiała wam przyjemność i tym, którzy lubią pancerniki, i myślę, że również tym, którzy lubią krążowniki. A teraz będziemy mogli się poznęcać nad Langleyem. On tutaj dość mocno zwolnił, z tego co widzę. Vito będzie teraz prawdopodobnie skracał dystans do tego lotniskowca. Gdzieś jeszcze pozostaje jeden niewykryty lotniskowiec. Zobaczymy, na ile nam starczy czasu, abyśmy mogli ewentualnie tutaj postrzelać. Za chwilę, jak złapiemy właściwy kurs, zobaczymy sobie, z jaką prędkością będziemy się przemieszczać do tego Langleya. No Langley nie jest zbyt szybki, także jest tutaj szansa, że jeszcze, słuchajcie, co nieco obrażeń uszczkniemy na tym lub na jakimś innym lotniskowcu. Zobaczcie, jest wykryty drugi Langley. Za chwilę również będziemy go widzieli, no i będziemy mogli tutaj do tych okrętów sobie postrzelać. Jeżeli spowodujemy jakieś pożary, to oczywiście również będziemy mogli tutaj DMG na samych pożarach sobie wypracować. No teraz tylko gdzieś tam jakieś uszkodzenie krytyczne, wjechała kolejna naprawka. Lotniskowce w tej chwili będą się zajmowały oczywiście niszczycielami, bo potencjalnie dla nich to są najgroźniejsi przeciwnicy, a my z naszych dział dosyć sporego kalibru będziemy sobie cały czas sukcesywnie obijali jeden i drugi lotniskowiec. Tam chyba jeszcze ten Langley dostanie torpedę. Tak, wydaje mi się, że przyjął tą torpedę, poszła R-ka, no i teraz będziemy mogli jego żywota tutaj dokończyć. To będzie frag numer 4. No i mamy oczywiście szansę jeszcze, zobaczcie, na Krakena. My tu rozwijamy prędkość, widzicie, blisko 25 węzłów. Tak jak powiedziałem, no to jest prędkość już taka w porównaniu do tych amerykańskich pancerników w miarę zadowalająca, jak na czwarty poziom pancernika. Można spróbować przed kimś tam uciec, oczywiście no przed niszczycielem będzie ciężko, ale przed innymi jednostkami na spokojnie można spróbować tutaj uciec. No na tym dystansie, jak widzicie, te działa nie są jakieś super celne, tu trzeba troszeczkę skrócić dystans, no ale tak niestety bywa na tych poziomach czwartych. Obrażenia tutaj padają zacne w tej chwili.
Jak widzicie, lotniskowiec zainteresował się nami, a my powoli, powoli dobijamy do w okolice gdzieś tam 100 tysięcy obrażeń. Myślę, że to 100 tysięcy tutaj spokojnie uda się osiągnąć. Myślę, że jest jeszcze spora szansa na Krakena. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tam cały czas jeszcze, zobaczcie, lotniskowie, niszczyciel nasz poziomu bodajże trzeciego kręci się przy tym lotniskowcu, więc on też mu część tutaj hapsa jakby uszczknie. Wcześniej wpadło nam wsparcie, teraz dostajemy duży kaliber, no i trzeba będzie tutaj tą wyspę ominąć, abyśmy mogli zacząć strzelać w dalszym ciągu do tego Langleya. A ja już przestaję wam ględzić i zapraszam was na podsumowanie bitwy. Moi drodzy, podsumowanie tejże bitwy będzie krótkie, jak widzicie, 102 tysiące obrażeń, 292 tysiące zarobku brutto na poziomie czwartym. Tutaj koszty obsługi będą naprawdę niewielkie przy tym okręcie, więc jak na czwórkę naprawdę bardzo dobry zarobek. Jeżeli ktoś jest graczem początkującym i zacznie ogarniać ten okręt, to myślę, że mu się tutaj ta jednostka spodoba i będzie przydatna również do zarabiania. Mamy Krakena, mamy 5 fragów, z których ten Kraken oczywiście wynika, do tego Dreadnought, wsparcie, duży kaliber, bitwa kompletna. Także jeżeli ktoś z was szuka takiego shipu typowo do zabawy, to jak najbardziej ja rekomenduję Ishizuchi, rekomenduję Yubari, rekomenduję również Clemsona, który mnie osobiście sprawia ogromną frajdę. Zapraszam was na kolejne materiały i do usłyszenia.